Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do 46. Q&A. Dużo jakoś nadzwyczaj pytań, jest tak samo wyświetleń, więc zacznijmy sobie przewinąć tę listę jednak. Trochę tutaj nam to zajmie. I tak, no jakiś komentarz tutaj, który YouTube traktował jako spam. Czy zdarzyło się panu w umoldach równe wyświetlenie koloru szarego? Nierówne. No w sensie te plamki. Tak, to jest znany problem na szarym tle. Pojawiają się tak jakby kleksy od pióra, atramentu, coś takiego, czarne zdecydowanie bardziej. Widać to również na ekranach, jeżeli mamy wieczorem zapalony jakiś tam film, powiedzmy na YouTube, w czarnych miejscach, czyli tam gdzie jest czarne tło, gdzie na przykład nie wyświetla się obraz jakiś, jest tylko stricte czarne pokazywane, to widać po prostu ciemniejsze jeszcze plamy, bo wiadomo, że przy czarnym to jednak to podświetlenie też widać, czyli taką jakby łunę białą. No i dodatkowo widać po prostu te dodatkowe czarne plamy. To jest taka technologia, tego się nie da zmienić. To występuje praktycznie na każdym AMOLEDzie, więc myślę, nie ma się czym przejmować tak naprawdę. S mają zaprezentować pewnie w styczniu. Aha, tutaj. Jak myślisz, czy Samsung Galaxy S5 pojawi się w styczniu i czy faktycznie będzie posiadał czynnik siatkówki oka? Okej, bo tutaj kilka komentarzy odnośnie, później też jest jakoś poruszony ten temat, to może to ogarnę w jednej wypowiedzi. Powiem wam tak, jeśli chodzi o te wszystkie przecieki, to czasami to są z samych portali jakichś tam technologicznych, czasami jest od niby od kogoś, kto współpracuje, bo pracuje nad całym Galaxy S5, ale na ogół te wszystkie przecieki, które są, które ktoś tam też nazwał, że mogą być przecieki w rurach, ale faktycznie jest tak, że te wszystkie informacje, które gdzieś tam do nas docierają, mogą się opierać na tym, że kilka miesięcy przed premierą danego urządzenia pojawiają się jakieś patenty, które sobie właśnie zarezerwował dany producent i one po prostu mogą jakby pojawić się w nowym urządzeniu, ale nie muszą. Mogą być po prostu to losowo wyznaczone daty dla tych patentów, ale można je powiązać z nowym urządzeniem. I tak naprawdę ciężko powiedzieć, te wszystkie jakieś spekulacje, które się pojawiają. Pamiętajcie, że wszystkie filmy, które się pojawiały, na przykład dotyczące Samsunga Galaxy S4, te jakieś tam, że niby prototyp pierwszy i tak dalej, to się nic nie potwierdziło. Jedno zdjęcie chyba było tam bardzo podobne, ale ten telefon tak nie wyglądał w rzeczywistości. Z Note'em 3 już było łatwiej, bo wiadomo, że ten przód wyglądał prawie identycznie z tego względu i po prostu graficy już mieli łatwiejsze jakby zadanie tutaj. W każdym razie nie wierzcie we wszystko, co się pojawia. Ja po tych wszystkich przeciekach, które się pojawiały i jakichś tam rozczarowaniach moich wewnętrznych odnośnie tej specyfikacji, postanowiłem, że już w ogóle na to nie będę patrzył. Co się pojawi, to się pojawi. Na pewno będzie dużo nowych rzeczy, nowych rozwiązań, innowacji, jak w każdym Galaxy S-ie. No, jakby tutaj kwitując to, to nie będzie tak jak powiedzmy iPhone 4 i 4S, czy 5 i 5S, że dodadzą jedną nową funkcję i tyle. Więc spokojnie, jeśli chodzi o Galaxy, tutaj na pewno będzie dużo nowych rozwiązań, więc nie musicie się o to bać. A propos tabletu, weźmiesz do w obrocie Samsunga Galaxy Tab 3, zobaczę, jeżeli będzie na liście i tam jest dostępny, to pewnie. Note 10.1 mam dostać, ale tego też nie wiem kiedy, bo to jakby nie załatwiam bezpośrednio ze Samsungiem. Tylko nie wiem, czy jeszcze mogę mówić, w jaki sposób to załatwię, więc na razie nie będę mówił, bo nie wiem, czy to jest oficjalne. W każdym razie jakimiś innymi kanałami staram się załatwić, żeby go dostać wcześniej, niż on w ogóle trafi do testów, bo pamiętajcie, że urządzenia, które są do testów przeznaczane i od Samsunga dostajemy, one pojawiają się gdzieś tak miesiąc, 3-4 tygodnie po premierze w Polsce. Jeżeli telefon po prostu, powiedzmy Galaxy S4 wychodzi, to on dopiero po miesiącu trafia do testów. No i oni dostają parę sztuk, powiedzmy 5-6 sztuk i te telefony wszystkie trzeba jakby rozdysponować na portale, które się jakby są chętne. No ale miejmy na uwadze to, że są portale, które mają dużo więcej wyświetleń niż na przykład mój kanał. Jeżeli powiedzmy mamy średnio tam około 100 tysięcy wyświetleń miesięcznie, bo tak to wygląda, raz jest tam 85, raz jest 130, różnie, to są portale, które mają na przykład poczytność około miliona, 1,5 miliona, 2 miliony miesięcznie, tak? To różnica jest na tyle duża, że oczywiście ten sprzęt najpierw trafia do nich, a no do mnie gdzieś tam później. Jestem gdzieś tam na szarym końcu tej kolejki, myślę, ale prawda jest taka, że po prostu no, mogą nawet się
pokazać takie opóźnienia, że jeżeli Samsung Galaxy 4 by wyszedł, a ja bym go nie kupił, żeby wam go pokazać, to mógłbym go mieć 3 miesiące później. No to jaki sens zaglądać na kanał, który dostaje takie urządzenia 3 miesiące później? Fajnie, jeżeli ktoś pokazuje od razu to urządzenie, dlatego chcę, żeby tak było właśnie na kanale tym. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jakaś niepotwierdzona specyfikacja, mówię, nie przykładajcie się do tego. Co lepiej kupić? Z1, LG G2, czy może Note 3? No, ja bym polecił Note 3 oczywiście, ale tak, Z1 nie miałem w rękach, nie wiem, nie widziałem, nie bawiłem się. LG G2 tak samo, ale tutaj mam znajomego, który ma i jest bardzo zadowolony, zresztą chwilę z nim rozmawiałem, więc widziałem kilka screenów, jak to wygląda, oglądałem trochę tych filmów dotyczących właśnie tego urządzenia. No, jest ciekawe, co prawda mnie ten tył jakoś nie zachwyca, jeśli chodzi o te sterowanie tych przycisków włączania, wyłączania, robienia zdjęć i głośności na tylnej klapce, no ale każdy woli coś innego. Mnie się nie podoba też ten jakby interfejs tam, bo na przykład on nie jest taki spójny. Powiedzmy, to menu jest w niektórych miejscach bardziej takie kolorowe, w innych jest bardziej białe. Tak chyba nie do końca tam wszystko gra, ale jak to co wybiera. Ja polecam Note 3 z pełną odpowiedzialnością. Super smartfon, naprawdę. Czy warto kupić ten LG G2? No myślę, że tak. On ma dużo lepszą cenę niż Note 3, to na pewno. Ma też kilka fajnych rozwiązań, na przykład to, że pukniesz w ekran i on się budzi, nie musisz naciskać przycisku. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Producenci powinni za tym pójść dalej. Oczywiście o ile to nie jest opatentowane tak dalej, żeby po prostu nie mieć jakichś problemów, ale bardzo fajne rozwiązanie. Podobno bardzo fajnie leży w dłoni i te wymiary są takie idealne, bo on ma chyba 5.2, tak? Wyświetlacz, więc niby idealne, no nie wiem, no może się uda kiedyś załatwić, chociaż ja bardziej wolałbym się skupić na Samsungach. Nie chcę tak jak wszyscy mieć, że powiedzmy tych urządzeń jest kilkanaście i nie ma czasu poznać wszystkiego do końca. Ja jestem pewien tego, co mówię o serii S, Note i tych wszystkich Galaxy, a jakby działkę innych producentów zostawmy po prostu komuś innemu na YouTube. Mam pytanie. Mam zamiar kupić sobie S4, czy warto dołożyć te kilka stówek i kupić Note 3? Proszę o odpowiedź. Generalnie wydaje mi się, że tak, ale wiele osób już pyta o to porównanie S4 i Note 3. Będzie, ale czekam na aktualizację Androida do 4.3 na Samsungu Galaxy S4, żeby to porównanie było bardziej takie miarodajne, jeśli chodzi o te wszystkie funkcje, co się pojawi, co nie, tak dalej. Więc czekam na tą aktualizację i od razu ruszam z porównaniem. Ale myślę, że warto dołożyć. No ja widzę różnicę, jeśli chodzi o wydajność. Chociaż mówię, Android 4.3 może poprawić tutaj sytuację i wtedy na pewno wydam jakby wyrok. Wcześniej nie chcę tutaj osądzać, które urządzenie jest lepsze. Ja jestem zadowolony z Note 3, z S4 też byłem. Tak jak z każdego Galaxy, ja nie mogę na nie narzekać. W każdym razie do porównania potrzebuję Androida 4.3 i muszę na niego poczekać. Aha. Tutaj rozmowa właśnie odnośnie tych urządzeń. Odnośnie przecieków i tak dalej. To jest oczywiście, to już też powiedziałem, że są przecież urządzenia, które są w tych specjalnych case'ach, albo cała specyfikacja powiedzmy jest włożona, poprawna do urządzenia, ale ona jest w jakimś tymczasowym opakowaniu, czyli w tymczasowej obudowie, żeby nie wyciekł właśnie ten wygląd tego urządzenia, a specyfikacja jest, żeby sprawdzić, czy to wszystko działa, czy nic się nie zawiesza, czy czujniki dobrze działają tak dalej, jeżeli są jakieś nowe rozwiązania, więc miejmy to wszystko na uwadze, a mówię, plotkami się nie zajmujmy, liczmy na to, że po prostu spokojnie do premiery, to co będzie, to będzie, co nie będzie, to nie będzie. Przecież o Note 3 właściwie nikt nie widział, że on z tyłu będzie wyglądał tak, jak wygląda. Mam pytanie, czy lepiej kupić Note, czy dołożyć 200 do Note 2? Ja zawsze wchodzę z założenia, lepiej odłożyć zakup telefonu o 2 miesiące, 3 i dołożyć sobie te 200, powiedzmy, to właśnie do Note 2. Z tego względu, że pewno podejrzewam, że jeżeli masz dylemat między Note 1 a Note 2, no to jakoś tych pieniążków nie ma tam super dużo i telefon będzie służył lata, albo no na pewno rok, czy półtora, czy dwa. Więc warto po prostu odłożyć sobie, kupić sobie coś lepszego, gdzie ta specyfikacja tam jest faktycznie lepsza niż Note 1 i no ten telefon dłużej będzie służył, więc myślę, że warto po prostu wstrzymać się troszkę.
Czemu Pani nie lubi produktów Apple? Dobra, taka szybka anegdota tylko. Generalnie ja byłem bliski tego, żeby zacząć jakby przygodę z Apple. Kupiłem, to chyba jeszcze była wtedy era, to nie było T-Mobile. W erze kupiłem Samsunga Galaxy, przepraszam, iPhone'a 3GS-a i miałem go nieodpakowanego, ale spodobał mi się Samsung i780, taki z klawiaturą QWERTY, taki biznesowy, bardzo fajny, on był na Windowsie Mobile. Teraz jak patrzę w porównaniu do tego, co mam na Androidzie i tak dalej, i jak wygląda iOS, bo już się bawiłem, to wiem, że ten iPhone był jakby o klasę lepszy niż ten Samsung Galaxy, ten Samsung i780. Ale ja nawet nie odpakowałem tego iPhone'a i oddałem go i go sprzedałem i kupiłem sobie po prostu tego Samsunga i780. I tak blisko byłem, żeby zacząć przygodę z Apple, a nie zacząłem. A dlaczego? No nie wiem. Jakoś podobało mi się Galaxy, Samsung i wszedłem jakby w ten cały ekosystem Androida i tak dalej i teraz nie wyobrażam sobie po prostu już z tego zrezygnować, więc myślę, że to jest jakby najlepsza odpowiedź. No, że iPhone'y są dobrze wykonane i tak dalej. Jest naprawdę świetne. No, dla każdego coś innego, jak mówię, no nie odpowiadałem Galaxy i będę ich bronił na pewno, a iPhone'y, no, czuję, że nie są dla mnie. Ja potrzebuję urządzenia takie, które jest napakowane bajerami i tak dalej, a nie urządzenia, które ma, bo ma aluminiową ramkę, albo bo jest ze szkła, czy z aluminium. To nie jest dla mnie. Ja potrzebuję takich bajerów. Ja jestem gadżeciarzem, muszę mieć bajery, takie jakieś dodatkowe funkcje super, które są naprawdę przydatne, a nie są jakimiś tam zbędnymi funkcjami. Nie to pasuje. Dobra. Tu intro jest Note 2. Tak, wiem, te intro powinno być jakby poprawione, ale tak naprawdę no, nie przykładam do tego wagi. Nie chcę już tego zmieniać, niech tak zostanie, nie będziemy tutaj kombinować. To są tylko grafiki takie, powiedzmy, że tak powiem, no, prezentujące jakieś tam urządzenia, że generalnie kanał jest o Galaxy, a nie o innych urządzeniach. A nie zwraca się na to uwagi tak naprawdę. Zastanawiam się nad tabletem i mam dylemat, który jest bardzo dobry i tani, ma dużo opcji. Nie ma czegoś takiego jak dobry i tani. Jeżeli chodzi o dobry i tani, zanim przeczytam dalszą część pytania, odpowiem Ci tak. Jeżeli chcesz dobry i tani, to nic lepszego niż seria Nexus nie znajdziesz. I to jest proste. I Nexus pierwszej i drugiej generacji, ten 7-calowy, to jest bardzo dobry przykład, albo Nexus 10. Nic tańszego nie dostaniesz z taką porządną specyfikacją. Te wszystkie pentagramy, manty czy inne dziwne rzeczy, wynalazki, to nie są takie super i ten zawsze czegoś tam brakuje, albo Bluetootha, albo GPS-u, albo ekran jest słaby, słaba matryca, albo mało RAMu, albo wersja systemu jest nie taka, albo budowa trzeszczy i w ogóle. Chcesz mieć dobrze i tanio, to musisz się nastawić na Nexusa. Zrób recenzję LG J2. No ja nie mam tych urządzeń, no musiałbym się zapytać, czy gdzieś w ogóle udałbym się coś od LG załatwić, ale no zobaczymy, spróbuję popytać, może mam jakieś gdzieś tam znajomości, ale wątpię. Nie chcę mieć lagów koniecznie. Nie wymieniłeś tu nawet Nexusa, więc tak jak powiedziałem, zerknij na Nexusa, szczególnie tej drugiej generacji. Panie, dobra, to było, to byś wybrał Note 3 czy iPhone'a 5S i dlaczego? Serio pytasz, no przecież jest Note 3 na kanale, bym wybrał, nie wybrałbym iPhone'a. iPhone jest za mały po pierwsze, po drugie nie podoba mi się ten system, szczególnie w tej szacie graficznej, jaka jest teraz, to tym bardziej. Przyzwyczajony jestem do ekosystemu Samsunga, Androida. Dodatkowo potrzebuję te wszystkie funkcje, które są w tych urządzeniach, gdzie iPhone po prostu jest biedny, on jest wybrakowany, jeśli chodzi o funkcje. Tam można tylko dzwonić, mam wrażenie, pisać SMS-y i tak, i nic więcej. Nie no, przesadzam oczywiście, ale tak jest, że ja potrzebuję tych wszystkich barierów, tak jak wspomniałem, nie będę się powtarzał. Dla mnie jakby iPhone'y nie mają startu do Galaxy. Nie jestem psychopatą. Dobra, to pytanie, to jest odnośnie, znaczy ten komentarz jest odnośnie poprzedniego jakby Q&A, ale tutaj nie ma nic do rzeczy, jeśli chodzi o pytania czy jakieś porady. Co sądzisz o Cyan Genmod? Generalnie oni chyba mieli zacząć robić, czy mają zacząć robić telefony, które będą stricte oparte, oni weszli chyba na giełdę, mają być stricte oparte o właśnie o ten system, jakby z pudełka, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, zobaczymy.
Może jeżeli to będzie już jako, jest jako firma typowo, mają tam zatrudnionych tych programistów i tak dalej, to jeżeli to będzie się rozwijało w tym stopniu i będą współpracować z producentami urządzeń, to może przynieść jakiś fajny rezultat. Zobaczymy. Galaxy S. Co o nim sądzisz? Czy można go porównać do dzisiejszych smartfonów? Myślę, że już teraz kiepsko. Z jednego... Znaczy, Galaxy S mają jeden problem. Pomijając to, że zatrzymał się wcześniej tam na tym Androidzie i 2.3.6 czy nawet 2.3.7 gdzieś tam wyszedł i nie dostał nic więcej, to już pomijam. Miał jeden problem. Aparat, który nie miał diody doświetlającej, i to był problem, bo po prostu, no niestety, ten aparat się tak super nie sprawował, więc myślę, że po prostu no szkoda, że wybrakowany był trochę ten model, ale ja i tak Galaxy S kupiłem rezygnując z Sony Ericssona Xperia X10, więc uważam, że to bardzo fajny model nadal. Ma tę wadę w postaci braku LEDu, tej diody doświetlającej, ale w dzisiejszych czasach no niestety już za słaba specyfikacja, brak nowszego systemu, brak jakichkolwiek dodatkowych funkcji, bo tam oprócz tego przewijania w prawo, w lewo do SMS-ów i dzwonienia, to tam mało rzeczy było takich dodatkowych. No myślę, że już przestarzały model na obecną chwilę. To tu mamy dalej. Wie ktoś, jaką komendę robi Suse? Nie, ja nie wiem. Tutaj odnośnie tego zestawu, ja też wolę zestaw tablet plus smartfon, ale że tak powiem, wolę te smartfony z wyższej półki i staram się na nie sobie odkładać. A propos, ja już zacząłem odkładać na Galaxy S5, to nie jest tak, że ja sobie później wyrzucę te pieniądze tak po prostu na urządzenie, bo tam wiele osób o to pyta. Ja już zacząłem odkładać na Galaxy S5 i czy się pojawi w lutym, czy w marcu, czy w kwietniu, no to tak go kupię, tylko będę musiał więcej dołożyć, no i tylko kwestia. Aha, takie pytanie, jaki smartfon wybrać? No ja nie wiem, ja mogę polecić coś od Galaxy, możesz zapytać jakiegoś Samsunga i ja ci powiem, czy to będzie pasowało do ciebie, czy nie, tak czy nie. Ale tak to ja nie śledzę, powiedzmy, rynku, żeby, nie wiem, sprawdzić, czy może lepszy w tej kwestii będzie gdzieś Sony, bo ma jakiś akurat model, który jest lepszy wydajnościowo, a tańszy niż Samsungi, albo powiedzmy HTC coś lepszego wypuściło. Ja nie śledzę aż tak rynku i innych urządzeń, żeby po prostu dawać takie rady, a po prostu nie chcę brać na to odpowiedzialności. Ale jeżeli ktoś zapyta, czy S4 czy Note 3, to śmiało mu powiem, że jeżeli nie boi się rozmiaru, to może zabrać sobie Note 3. I to jest odpowiedź na któreś z kolejnych pytań. Czy warto kupić Nexus 7 drugiej generacji? Tak, myślę, że tak, bardzo. Ja jestem z tego Nexusa bardzo zadowolony, a ten następny generacji jest jeszcze lepszy i no, gdyby nie to, że po prostu fundusze mam też ograniczone i wolę odłożyć, ważniejszy dla mnie priorytetowy jest to, żeby zdążyć odłożyć na S5, to też bym sobie zmienił Nexusa, ale niestety nie stać mnie na to i muszę odkładać na S5, żeby pojawiła się na kanale, a nie zmieniać sobie tablet, więc ten musi mi jeszcze posłużyć przez jakiś czas. Za 2000 możesz kupić, to jest pytanie. Jeszcze chwila tutaj. Tak, S4 za 2000 już jest. Faktycznie, już też widziałem ostatnio, 2200 już można chyba w sklepie kupić, nawet 1900. W zależności od sklepu oczywiście, ale już cena spadła i to nieźle. Jaki miarę dobry smartfon kupić za 2000 zł? No nie wiem, jak pytanie odpowiedzieć, ale polecam za 2000 zł Samsunga Galaxy S4. A on trzyma... Dalej lecimy. To nie są pytania, tylko odnośnie jakichś innych. No tutaj odnośnie tego. Zmieniłbym iPhone'a 5 na Galaxy S4. Zmieniłem. A, dobrze zrobiłem? Oczywiście, że tak, pewnie. Myślę, że dobre rozwiązanie. Nie wiem, no tam nie ma takich jakichś fajnych funkcji. Myślę, że sam się już o tym przekonałeś, że jednak Galaxy S4 tych funkcji jest dużo więcej. Kilka takich naprawdę super rozwiązań. To powiadomienia o niedobranych połączeniach, szybki przegląd, żeby nie chwytać telefonu za każdym razem. No, tych rozwiązań jest naprawdę dużo i myślę, że jesteś zadowolony. Mam taką nadzieję przynajmniej. Zastanawiam się nad tabletem i mam dylemat. Aha, takie pytanie już było, więc ktoś jeszcze raz napisał. Ja zamiast Note 3 wolałbym kupić S3 za 1400 zł i nowego Nexusa. No, pewnie jest to też jakieś rozwiązanie. Wtedy masz dwa urządzenia
I to też jest jakiś pomysł na to, żeby połączyć sobie tablet z telefonem. Pewnie popieram. Porównaj SGS3 i SGS4 pod względem wydajności, szybkości działania interfejsu, aplikacji, internet. To nie wiem, chyba napisałeś, a nie byłeś na kanale zobaczyć, że już jest porównanie takie wstępne, gdzie wiele kwestii poruszyłem, więc zapraszam. Kiedy aktualizacja Xperia L? No nie wiem, proszę Cię, ja nie mam pojęcia, nawet nie wiem, do jakiego systemu Xperia L ma dostać aktualizację, więc pytajcie o Galaxy, tutaj mam problem, żeby odpowiedzieć Wam na takie Xperie, bo nie śledzę tego. Jak kilka dni temu wymieniłem, miałem One, mam S4, a Sony nigdy mi się nie podobało, ale aktualnie użytkuję iPhone'a 5, mimo że od początku iOS byłem do niego sceptycznie nastawiony, nie zamienię go na nic innego, bo chyba, że na 6. No pewnie, no i dobrze, jeżeli jesteś zwolennikiem iPhone'ów i Apple'a, no to ja nie neguję takich ludzi, to nie o to chodzi. Bardzo dobrze, jeżeli się przyzwyczaiłeś, lubisz ten ekosystem cały Apple, to bardzo dobrze, polecam też innym, jeżeli ktoś nie ma przekonania do Androida, to jest wasz wybór, wasze pieniądze, wasz wybór tak naprawdę, ale jeżeli ktoś mnie zapyta, co ja bym wybrał, czy co bym polecił, to polecam Samsungi, Galaxy. Zrobię kiedyś taką ankietę, kto wybrał na rzecz iPhone'a właśnie Galaxy, albo przeszedł już z iPhone'a na Galaxy i wyślę do Samsunga, ile osób udało mi się nakłonić, żeby zmienili po prostu iPhone'a na Samsunga, na Galaxy i zobaczymy, czy dzięki temu będzie więcej urządzeń na kanale, czy też nie. Śmieję się oczywiście, ale jeżeli ktoś będzie mnie pytał, to oczywiście jestem w stanie tutaj z nim polemizować na temat, powiedzmy, funkcjonalności tych dwóch urządzeń, więc zapraszam. Czy można do S3 kupić zapasową tylną klapkę? Jak tak, to gdzie można kupić? Widziałem, że są klapki na przykład do S4, do Note 3 już. Ale czy są stricte do S3? Podejrzewam, że tak. Zajrzyj do Samsung Brand Store. Tam widziałem właśnie zapasowe tylne klapki do tych urządzeń. Mam pytanie, czy lepiej kupić HTC One, Xperia Z, czy Samsung Galaxy S4? No ja polecam Samsung Galaxy S4. Zależy mi na płynności działania telefonu i długim czasie baterii i wydajności w grach. Jeśli chodzi o wydajność, podejrzewam, żadnej różnicy na żadnym z tych trzech urządzeń nie będzie. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, to nie wiem, jak Samsung Galaxy S4 radzi sobie w porównaniu do Xperia Z1, bo jeśli chodzi o HTC One, to chyba tam z nim lepiej sobie radzi. Nie zależy mi tak na takich funkcjach jak S4, niedopuszczalne są dla mnie częste lagi nakładki. No nie wiem, czy tutaj, wiesz, ciężko powiedzieć, bo jeżeli będzie tak samo działał S4 na Androidzie 4.3 jak Note 3, czyli właściwie bez lagów, bez żadnych zacięć, bo naprawdę tego nie ma, to muszę przyznać, że z całą odpowiedzialnością Samsung Galaxy S4. Więc jeżeli możesz, to się zatrzymaj, jak ten Android wyjdzie. Po zakupie Note 3 teraz się zastanawiam nad Note'em 10.1. Nie wyobrażam sobie teraz smartfona bez rysika. Bardzo dobrze. Dobra, tu ktoś wydać 5 koła w ciągu miesiąca. Dobra, rozmowy o pieniądzach nie są zawsze najlepszym rozwiązaniem. Praca za granicą. Też jakieś rozwiązania oczywiście. Dobra, skupmy się już na tych pytaniach stricte odnośnie właśnie urządzeń. Tutaj ktoś jeszcze pisał, że wymienił iPhone'a 5 na S4. Dla mnie iOS za bardzo ograniczony dla użytkownika. I to jest to, co ja mówię. Potwierdzają się te fakty. Dobra. W liście otwartych aplikacji pojawia mi się ekran startowy, a przynajmniej tapeta jest napisany KISR lub KIS przez Wi-Fi i logo KISA. Nie mam pojęcia, o czym do mnie mówisz. Jakie funkcje S4 dostanie S3 po aktualizacji do Androida 4.3? Chodziło pewno o Note 3. Nie dostanie wszystkich funkcji, bo to już potwierdził rzecznik Samsunga, że tam nie będzie tych wszystkich funkcji, więc nie spodziewałbym się, że dostaniemy te rozwiązania, które są w Note 3. Myślę, że zostaną tylko odświeżone te, które są. Zostanie ta dysproporcja między S4 a Note 3. Myślę, że ona się nawet będzie zwiększać. Ale to jest moje jakby prywatne odczucie. Jak wyjdzie w praniu, to zobaczymy. Na Galaxy S4
F3 na pasku powiadomień znika obrazek NFC i zostaje sam napis. Gdy próbuję go włączyć, to nic się nie dzieje. W ustawieniach mogę włączyć i wyłączyć NFC i pokazuje się obrazek, a po kliknięciu na niego wyskakuje okienko aplikacji. InterSync, SYS. Została zatrzymana i znika belka. Na pewno błąd jakiś oprogramowania, przywrócić ustawienia fabryczne powinno pomóc. Zdarza się, to jest normalne. W tak złożonych systemach myślę, że po prostu ma to prawo się zdarzyć. Wina jest tego, że po prostu coś się w systemie, na pewno nie twoja, może samo coś w systemie się stało, albo podczas jakiejś aktualizacji aplikacji czy instalacji coś niestety poszło nie tak. No, zdarza się niestety. Zna pan jakieś sposoby, aby zwiększyć siatkę aplikacji w S4? Jak się nazywa ten tablet? Ten tablet to jest Nexus 7. A żeby zwiększyć siatkę aplikacji S4, tak, jest taka aplikacja, nazywa się Multicon Widget. Był film na kanale, więc zapraszam. Tam możesz sobie zdecydowanie więcej aplikacji wrzucić. Źle mnie zrozumiałeś. Samsung oprócz zwykłego SD coveru zapowiadał też taki cover z wbudowaną cewką do ładowania indukcyjnego. Tak, ale to chodzi o to, że to tył jest tylko do ładowania, bo ty tylko tylną klapkę wymieniasz do ładowania indukcyjnego i to jest dostępne, tylko że telefon wtedy jest grubszy i to nie jest zbytnio fajne moim zdaniem. W każdym razie myślę, że niestety, no ja chociażby ze względu na to właśnie pogrubioną klapkę, ja nie kupię ładowania indukcyjnego do żadnego z tych telefonów, mimo że fajne byłoby to rozwiązanie. Witaj Robert, od pewnego czasu mam mętli w głowie, bowiem zastanawiam się nad kupnem Samsunga Galaxy S3 bądź Note 2. Jednocześnie myślę o laptopie do grafiki komputerowej i tutaj moje pytanie, czy warto inwestować w telefon w abonamencie za 379 zł albo 1190, czy laptopa HP? Poradź mi, co mam wybrać. Odnośnie laptopa to nic nie powiem, bo wypadłem w ogóle z obiegu komputerowego już jakiś czas temu. Odnośnie telefonu to ja jakby mówię w kółko to samo. Lepiej moim zdaniem wziąć telefon na raty, pod warunkiem, że są 0% bez tego ubezpieczenia że będziecie płacić to, no bo to oczywiście też o to chodzi, żeby płacić, bo wtedy są konsekwencje, jeśli nie zapłacicie. Większe niż w przypadku niezapłaconego rachunku za telefon u operatora. Ale wziąć sobie do tego abonament najniższy na rok, bez telefonu, za 50 zł darmowe do wszystkich, czy tam za 60. A telefon kupić w sklepie normalnie, tam w Media, w Saturnie czy gdziekolwiek na raty i wyjdzie wam to spokojnie zdecydowanie taniej, więc to jest moje, ja tak polecam takie rozwiązanie. Więc odnośnie laptopa, no to nic ci nie poradzę, więc ciężko powiedzieć, no to 8 GB RAMu to nie wiem, też mam, myślę, że się przydają. Procesor to już też nie kojarzę tych wszystkich nowych oznaczeń tych piątek i siódemek i tak dalej. Dysk twardy, to wiem, że SSD ratuje u mnie renderowanie filmów, bo na tym poprzednim dysku to strasznie długo trwało. I karty graficzne to kompletnie już wypadłem z obiegu, bo nie gram w gry. Zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Nie spam. Witam, mam pewien problem. Czy opłaca się zakupić no S2 za 665 zł? To jest aukcja z Allegro i tam pisze, że właściwie jest napisane, że telefon są sprowadzane z Hongkongu. Ja w takie rzeczy bym nie wchodził. Uważaj na takie rzeczy, że gdzieś tam z Hongkongu coś. To jest tak samo, jak nie sprzedaje się urządzeń, powiedzmy, ludziom, nie wiem, z Niemiec, z Anglii, z Ukrainy, czy gdziekolwiek. Takie aukcje, jeżeli ktoś chce, wyślij mi sprzęt za kurierem, czy coś, nawet za poleceniem odbioru i zapłacę za granicę. Nie, to ja bym nie ryzykował w takie rzeczy w ogóle. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Tak samo nie kupię telefonu z zagranicy. Tym bardziej od kogoś z aukcji. Nie mówiąc o sklep może jeszcze, ale aukcję na pewno nie. Więc nawet nie czytam dalej. Nie wchodź w takie rzeczy, bo tylko stracisz. Jeżeli chcesz zaoszczędzić, to stracisz dwa razy. Tak jest. Zrób S4 Note 3. Mówiłem, będzie jak będzie Android 4.3. Jaki rozmiar ekranu będzie miał S5? Pozdrawiam. Nie wiem, myślę, że ciut większy, może coś ala 5.2, no zobaczymy. Zrobisz jakiś specjal na 3000 widzów lub 4? Tak, będzie, zaległe 3000 widzów będzie konkurs odnośnie SV covera do Note 3, tylko że jeszcze nie mam tego SV covera, więc jak tylko go dostanę, to zrobię recenzję tego SV covera i będzie on w konkursie rozdany. Pytanie, nie spam. Ło, spore pytanie. Ponownie pytanie, myśli pan, że o zgłoszeniu się do jakiegoś sklepu bądź producenta, tak
pisałem do producentów, do sklepów, niestety do sklepów nie odpisali mi, więc niestety. O porównania z serią Galaxii. No myślę, cały czas do tego dojrzewam, ale póki co mało czasu mam, żeby kręcić filmów o samym Galaxii, więc no jest problem z tym. Oraz co pan myśli o zastosowaniu Noxa? Jak odnosi się pan do utraty gwarancji przy zmianie flagi? Według mnie jest to karygodne posunięcie. Zanim tutaj wam powiem, to chodzi generalnie o to, że samo, nie wiem czy to właśnie wyszło przy ostatniej rozmowie z rzecznikiem Samsunga, że chyba samo zmienienie flagi nie powoduje utraty gwarancji, ale zmieniasz flagę przez to, że wgrywasz oprogramowanie, a wgranie oprogramowania już jest złamaniem warunków gwarancji. Nawet jeżeli wgrywasz oficjalne oprogramowanie, to łamiesz warunki gwarancji. Nie masz prawa ingerować w urządzenie drogą inną niż serwisową i to nie ty decydujesz o tym, czy w nie ingerować. Więc nie wolno, wydaje mi się, że po prostu użycie Odina, czyli nie Kiesa, tylko Odina albo bez aktualizacji OTA, łamie warunki gwarancji i tracisz właśnie prawa do gwarancji. Co z pokazaniem, jak ładuje się Note 3 przez USB, złącze USB 3.0? Czy faktycznie idą 2 ampery? Obecnie 3 tygodnie temu i zapomniane. No wiem, dużo filmów powinno już być dawno, ale po prostu ciągle brakuje mi czasu, albo cały czas no nie mam możliwości nagrać i tak to wychodzi. W ogóle Note 3 zapomniane na kanale, przypominam program Galaxy Charging Current Light. Dobrze, wezmę to pod uwagę i postaram się zrobić jak najszybciej. Czy po aktualizacji z Androida 4.1.2 na 4.3 przywraca ustawienia fabryczne? Nie, zostają wszystkie rzeczy. I w 4.2.2, jeśli już chyba. Chyba, że mówisz o S3 albo Note 2. W moim S3 ekran, gdy wyświetla czarny kolor, patrząc na niego w ciemnym pomieszczeniu, lekko świeci cały kolor zielony. Trochę mnie to denerwuje, ponieważ jest AMOLED, powinien być czarny. Czy z tym da się coś zrobić? Czy tylko jest wada tych AMOLEDów S3? No u mnie czegoś takiego nie ma. Nie wiem, jeżeli to jest... Spróbuj może nagrać jakiś film albo zdjęcie zrobić. Jeżeli to będzie widać, daj mi znać. W prywatnej wiadomości, gdzie mogę to zobaczyć. I no, mogę ci podpowiedzieć ewentualnie, czy rzeczywiście coś takiego kiedyś miałem, czy to jest jakiś błąd i telefon lepiej oddać na gwarancji. Witam, czy warto instalować antywirusa w Note 3? No ja nie mam, nie ściągam żadnych rzeczy podejrzanych, więc sądzę, że nie będę potrzebował, ale uważam po prostu, co instaluję z Google Play i nie ściągam żadnych plików na telefon takich dziwnych i z dziwnych źródeł. Obecnie nie mam Xperia Z i chciałbym zmienić ją na S4. Przekonuje mnie mniejsza waga, zmniejszony rozmiar telefonu przy takim samym ekranie, więcej bajerów, funkcji TD, a także wygląd. Czy to dobry wybór? Zmieniałbym gdzieś tak w styczniu, może poczekać na S5, co ty myślisz? Zobaczymy, jakie będą plotki odnośnie S5, czy tam jakieś informacje takie bardziej potwierdzone odnośnie premiery. Ale myślę, że dobre rozwiązanie. No, Xperia Z wygląda jak kwadratowa, jest strasznie, mnie się na przykład ten telefon strasznie nie podoba. S4 ma zdecydowanie ładniejszą linię i co z tego, że z plastiku, plastik jak spadnie, to się z nim nic nie stanie, jest lżejszy. A jak spadnie ci Xperia Z, to generalnie z tyłu pajęczyna, z przodu pajęczyna i wszystko chyba do wyrzucenia tak naprawdę. Więc myślę, że to dobre rozwiązanie. Trzeba poczekać na trochę więcej informacji i oczywiście jak się pojawią takowe, to podam znać. Ale S4 myślę, że też będziesz zadowolony. Mam pytanie. Po każdym połączeniu czy wysyłanym SMS-ie dostaję powiadomienie sieciowe lokalizacji. O lokalizacji, jak to wyłączyć? Mam Play, próbowałem w ikonie sieciowej Play w lokalizacji, ale nic się nie dzieje. Mam S4, jeśli to istotne. Dostaję powiadomienie sieciowe o lokalizacji. Jak taki po prostu pop-out wyskakuje, bo nie wiem, jak to za bardzo wygląda. Musiałbyś mi to jakoś przedstawić bardziej. Napisz do mnie na prywatną wiadomość, to postaram się jakoś odpowiedzieć i pomóc w takim razie. No i ostatnie, może pan pokazać nowy tryb w kamery w Note 3. Chodzi mi dokładnie o tryb golf, a dokładnie no, i dokładnie tą szparę między ramką a ekranem. Już czekajcie. Włączamy aparat. Tryb golf. Mamy tryb golf. I co tu mamy napisane przy tym trybie golf? Zdjęcia golfa swinga następnie można odtwarzać obraz do przodu lub do tyłu. Śmieszne. To co, mogę sobie na przykład moją ręką tak machać i co? I będę mógł sobie...
zobaczymy, z tego wyszło. Musimy czekać 20 sekund. Zobaczmy. Błąd serwera, ciekawe. Tryb. Jeszcze raz golfisty, zobaczmy. Może rzeczywiście da się to jakoś obejść. Tak. Weźmy sobie palec, będę sobie tak machał, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Wykrywanie zamachu golfisty. No. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Zapisano. Więc ja teraz mogę odpalić sobie ten film. O, widzicie? Mamy. 5 km na godzinę, 2 km na godzinę. I taki spowolniony ruch po prostu. Tak to wygląda, takie zdjęcie. Więc mam nadzieję, że w ten sposób odpowiedziałem. I odnośnie ramki jeszcze, tak? Czekajcie. Teraz wszyscy poznają mój kod odblokowania. Proszę bardzo. Oraz dokładnie tą szparę między szkłem a ramką. No, chodzi dokładnie o coś takiego. Teraz to tak dobrze powiększyć. O, w tym miejscu jest ta szpara. To widać tutaj w rogu na przykład, że ona jest. Tak samo tutaj na dole. Tam się dostaje trochę brudu niestety. No i tak to wygląda. Ale nie ma tragedii. Póki co telefon się sprawuje świetnie. I tyle. Dobra, to już koniec. Wyostrzyjmy na koniec. Mamy wszystkie pytania. Zapraszam do kolejnych. Osoby, które prosiłem o prywatne wiadomości, dajcie znać. Postaram się jakoś pomóc. I tymczasem zapraszam do kolejnego Q&A. Możecie zostawić łapkę w górę albo w dół, jeśli się nie podobało. Możecie udostępnić film, polecić kanał gdzieś, żeby ludzie się też dowiedzieli. Tych subskrypcji przybywa, z czego się cieszę oczywiście, ale im nas więcej, tym będzie więcej urządzeń, będzie wszystkiego więcej, konkursów więcej, myślę. I niedługo będzie konkurs z SV coverem do Nota 3. Będzie czarny w razie czego, bo na przykład różowe i pomarańczowe już są dostępne, ale czekam na czarny, żeby rozdać go właśnie w konkursie i pokazać go na kanale. Dzięki bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!